Kolejny druk, numer 6308 przez 2013. Również autorstwa Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska. Na referenta ponownie skierowano pana przewodniczącego Tadeusza Murzyna. Proszę pana radnego o czytanie projektu uchwały. Uchwała numer 6308 2013 roku dla dzielnicy 10 Staszowice z dnia 29 stycznia 2013 roku. W sprawie wniosku do prezydenta miasta Krakowa dotyczących wprowadzenia do wieloletniego dotyczącego inwestycyjnego planu inwestycyjnego. Zadań inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy 10 Staszowice do realizacji w latach 13-15. 2013-2015 podstawa prawa radnym pierwszym. Wnioskuje się do prezydenta miasta Krakowa o wprowadzenie do wieloletnich prognozy finansowych oraz wieloletniego planu inwestycyjnego zadania inwestycyjnego pod nazwą budowa chodnika z ulicy Wytarzyńskiego dla stąd w Londynie zgodnie z podniesieniem ustawień budowa chodnika z ulicy Wytarzyńskiego dla stąd w Londynie. Cel zadania budowa chodnika z ulicy Wytarzyńskiego dla stąd w Londynie na odcinku około 200 metrów bieżących ma na celu realizację najważniejszego zadania dla mieszkańców zachodniej części osiedla Pankowice. Fazy i lata. 2013 rok. Opracowanie dokumentacji projektowej wykonawczej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę 25 tysięcy zadania powierzone z zakresu budowy przebudowy gminy bez zasiedlenia. 2014 rozpoczęcie realizacji budowy kanału opadowego 150 tysięcy zadania powierzone z zakresu budowy i przebudowy gminy bez zasiedlenia. 2015 zakończenie realizacji zadania roboty drogowe nieprzewidziane 80 tysięcy zadania powierzone z zakresu budowy i przebudowy gminy wraz z oświetleniem. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. Podjęcie uchwały ma na celu wprowadzenie do wieloletnich prognozy finansowych oraz wieloletnich zadania inwestycyjnych 90 Staszowice realizowanego w cyklu wieloletnim w perspektywie lat 2013-2015. Chwila komentarza. Jest to dokładnie ta sama uchwała, którąśmy przed sekundą anulowali. Po prostu z wyliczeń z NIK-u wyszło, że na tą realizację trzeba troszeczkę więcej pieniędzy, więc to na 2013-2014, czyli naszą kadencję, są dokładnie te same kwoty, które były w poprzedniej uchwale anulowanej. Dochodzi tylko ten 2015 80 tysięcy, zgodnie z wyliczeniem z NIK-u, o tyle zgodnie. Więcej trzeba te pieniądze, ale to jest przesunięte na 2015. Dobrze. Dziękuję bardzo za odczytanie i za komentarz. Otwieram dyskusję. Wobec braku chętnych do dyskusji przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tego projektu, proszę podnieść rękę. Dziękuję. Czy ktoś jest przeciw? Proszę podnieść rękę. Pani jest przeciw, tak? Tak. Czy ktoś się wstrzymał? Proszę podnieść rękę. Jeden wstrzymujący. Dziękuję. Stwierdzam, że stosunkiem głosów 14 za, 1 przeciw, 1 wstrzymujący. Projekt uchwały został przyjęty.